Ponad 150 błędów w zrujnowaniu. Bierzcie popcorn, chipsy czy inną kanapkę, rozsiądźcie się wygodnie, bo czeka nas długa przeprawa. Swoją drogą, w zeszły weekend zrobiłem takie spotkanie z widzami i od jednej z widzek, Agaty, którą serdecznie pozdrawiam, dostałem chyba specjalną koszulkę na dzisiejszy materiał. Koszulkę z napisem Riot Kochane Games. Myślę, że to określenie będzie dzisiaj pasowało idealnie. Kochani, krótki wstęp. Są to wszystkie błędy, które udało mi się znaleźć, robiąc event zrujnowania. Oczywiście błędy są większe, poważniejsze, ale są również mniejsze, czy można by je nazwać na przykład pierdołami. Są też nieścisłości, które raczej wynikają z pewnego braku wiedzy czy niedopowiedzenia, ale względem eventu i fabuły są to błędy dość istotne. Zatem brałem tutaj również rzeczy pod uwagę lorowo niewyjaśnione, które w mojej opinii powinny być czymś podparte. Trochę mi to zajęło, dlatego przez ostatnie kilka dni materiałów nie było i oczywiście zaznaczam, że nie jest to materiał, który ma na celu, nie wiem, hejtować Riot Games, a raczej chciałbym zwrócić uwagę na pewne kwestie, które są błędne czy niedopowiedziane. Choć muszę to powiedzieć, że trochę szkoda, że jest tego aż tyle. Lećmy. Zanim lorowe błędy czy nieścisłości, najpierw kwestie techniczne. Gdy udostępnione zostały Wyspy Cienia i Shurima, punkty eventowe nie przyznawały się automatycznie, a przynajmniej u mnie trzeba było resetować ligę, ale to i tak nie zawsze pomagało. Niestety nie mam tej kwestii nagranej, ale raz miałem sytuację, że spacja i przyciski odpowiadające za przechodzenie scenek dalej nie działały, ale tutaj reset klienta jak najbardziej pomógł. No to co? Przejdźmy do demacji. Wiemy, że bronie reliktowe są według eventu jedyną skuteczną bronią w walce z gulami, albo prawie jedyną. No wszak harpun pajka czy ostrza rengara nic im nie robiły, do tego każdy ze strażników zmieniał swoje uzbrojenie. Był to ważny element całego eventu, ta cała zmiana wyposażenia, aby z tymi upiorami i z mgłą walczyć. Natomiast na początku świeżak, gdy wraz z Lucianem i Senną został zaatakowany przez upiory, walczył swoim drogowskazem, tłukąc nim upiory. Może nie jest to jakoś straszne, ale brzmi strasznie głupio. Nie zostało wyjaśnione, jakim cudem Gwen pojawiła się w głównej bazie strażników. Ostatnim przed eventem zapisem lorowym, tak to określmy, o Gwen był ten, gdzie ta znajdowała się na wschodniej części kontynentu szurimiańskiego, a kwatera główna znajdowała się tysiące kilometrów na zachód. Jak w takim razie Gwen tak szybko znalazła się na drugiej stronie kontynentu? Mogła użyć swoich nożyczek do podróży, dzięki którym na przykład może latać, o czym już wam mówiłem, ale skąd wiedziała, gdzie jest kwatera główna? Tego nie wiemy. Według historii w evencie, a przypominam, że według wpisu Ryana Mirelesa, ten jest kanoniczny, komiks jest historią dla Wild Rifta, a cinematiki tylko takim skrótem niektórych wydarzeń w evencie, dlatego idąc tym tokiem rozumowania, wydaje mi się, że powinniśmy traktować visual novelę w kliencie jako główną bazę lorową tego eventu. Ja, tak jak już wspominałem, określenie, że komiks jest niekanoniczny, bo przedstawia historię względem Wild Rifta, dla mnie ten argument, no do mnie on po prostu nie dociera. Jeżeli na początku, przed eventem, Riot Games powiedziałoby: słuchajcie, będziemy mieli kilka alternatywnych linii czasowych i wydarzenia będą się lekko różnić, powiedziałbym: no okej, niech będzie, ale nikt tego nie zrobił i mam wrażenie, że komunikaty już, które wychodziły w trakcie eventu, były bardziej na zasadzie tłumaczenia, wiecie, uspokojenia graczy, którzy narzekają. Wracając, wszyscy zmieniają swoje bronie, aby walczyć z upiorami. Jest to niezgodne z lore. Oczywiście nożyczki Gwen działają na upiory, ale działały również bronie zrodzonych z lodu, specjalne kule Miss Fortunki, czy moc Ilaoi lub nawet niektóre typy magii. Lub nawet w evencie, ale to w Targonie. Energia kosmiczna i mgła oddziaływały na siebie jak odpychające ładunki magnesu. Dlaczego wcześniej w fabule inne bronie niż reliktowe mogły być użyte do walki z upiorami, a teraz każdy musiał swoje uzbrojenie wymieniać? Okej, rozumiem na przykład Rengara, rozumiem Pajka, ale Diana, Olaf, dlaczego?
po co? Tutaj bardziej taka pewna nieścisłość, czy nawet ciekawostka, której nie do końca rozumiem. No bo każda postać zostaje przyjęta do pradawnego zakonu strażników światła. Poza Gwen, bo ta przemierzając wszystkie regiony, oficjalnie nie zostaje częścią drużyny? Nie wiem, może jej świetny humor nie odpowiadał świeżakowi albo Lucianowi i dlatego jej nie przyjęli? I tak ja wiem, że niektóre osoby z was powiedzą, że przecież Gwen nie została przyjęta, bo nie ma skina Sentinel, prawda? Ale nie uważacie, że pod względem fabularnym nieprzyjęcie Gwen ze względu na to, że nie ma ona skina, że ma już broń, która potrafi ciachać upiory, nie jest to trochę głupie tłumaczenie? Czy Gwen musiałaby mieć broń strażników, żeby w tym zakonie być? Być może takie są rzeczywiście zasady bycia w zakonie. Tylko szkoda, że nic o tym nie wiemy. W evencie mamy przekaz przez usta Luciana, że uświęcona mgła Gwen jest jedyną rzeczą mogącą neutralizować czarną mgłę w jego, co jest nieprawdą, gdyż Illaoi dzięki mocy Nagakei Buros, czyli swojej bogini, również może mgłę powstrzymywać, a co więcej, upiory z niej unicestwiać. Senna i Lucian, wieloletni stażem Strażnicy Światła, ikony walki z nieumarłymi, nie mają praktycznie zielonego pojęcia o działaniu rzeczy z kwatery głównej, o czym nawet wspomina strażnik Buchru. Senna i Lucian nie wiedzą, czym jest Kamień Świata, nie wiedzą o przekazach, nie wiedzą o teleportowaniu się między bazami strażników. O ile nie jest to błąd, jest to przedstawione bardzo słabo. Jakoś Senna, będąca przywódczynią nowych strażników aktualnego świata Ligi, wydaje się, że nie powinna mieć tak podstawowych braków w swojej strażniczej wiedzy. Mówiłem wam o tym, że postacie w evencie bardzo często zachowują się bardzo dziwnie. Wręcz to, jak zostali pokazani w evencie, nie pasuje do ich charakteru z gry, czy kwestii, czy interakcji, czy ich lore. O ile Gwen akurat pasuje całkiem dobrze, o tyle bardzo dziwnym zabiegiem jest fakt, że ta najpierw mówi: "Oho, pociacham w jego, jak go zobaczę", aby później od razu się chować i bez żadnego wyjaśnienia stwierdzać, że w jego nie może ich zobaczyć. To nie mogła czuć do niego respektu czy bać się na początku? Byłoby to chyba jednak trochę bardziej spójne. Według Luciana w evencie, podróż łodzią z kwatery głównej strażników do Demacji zajęłaby parę miesięcy. Na szczęście znamy na podstawie strzępków lorowych informacji, że podróż z niektórych miast do innych zajmuje na przykład 3 dni. Żeby nie wchodzić tutaj w meandry i wszystkiego szczegółowo nie przedstawiać. Głównie tyczy się to miast i miasteczek niedaleko Piltover i Zon, ale wiemy również, że odległość od wielkiego miasta Demacji do Immortal Bastionu, czyli w uproszczeniu stolicy Demacji do stolicy Noxusu, to mniej więcej odległość jak z Los Angeles do Nowego Jorku, czyli ponad 4000 km. Siedziałem, odmierzałem, przeliczałem. Skoro w cinematiku Zrujnowanie bohaterowie są gdzieś niedaleko Bilgewater i tam pierwszy raz pojawił się Viego zwiastując Zrujnowanie, podróż statkiem, którym przybyli, bo było w evencie powiedziane o wysłużonym Szkutnerze, to podróż do kwatery głównej zajęłaby im około pół roku, jeżeli nie więcej. Rozumiem, że w tym czasie Viego jako najlepszy villain i złodupiec w dziejach czekał grzecznie, aż strażnicy dopłyną, nie zabił wszystkiego i wszystkich i dał im spore fory. Ajajaj, ten Viego taki dobry. Dał nam szansę wygrać. Doceniam. Okej, przyznaję się bez bicia. Tutaj się czepiam, bo pewnie jest to skrót myślowy, chociaż w komiksie tego skrótu nie ma. Pewnie czasem tak na Runeterze się generalnie mówi, jeżeli Riot miałby to wyjaśniać, ale miasto Demacja aktualnie jest to wielkie miasto Demacja, a nie miasto Demacja. Tak przyznaję, ten błąd głównie liczy się do statystyk. Spotkanie z Vayne było inaczej pokazane w 3 różnych miejscach. Wspominałem przed momentem, że komiks jest do Wild Rifta, ale ten argument do mnie nie przemawia, brzmi jak tłumaczenie. Po co w takim razie niekanoniczny komiks w takim razie umieszczać w oficjalnym zbiorze uniwersum? Skoro jest niekanoniczny, to nie powinno go tam być. Wydaje mi się, że to nie powinno jednak tak być, że grasz w daną grę opartą o wielki świat i w zależności gdzie sobie grasz, albo co oglądasz, to historia jest inna. Ja tego nie przyjmuję. Riot jest naprawdę bardzo ambitną firmą. Stworzyło wielkie uniwersum, które cały czas rozwija. Na przykład tworząc nowe opowiadania czy serial Arcane. Chyba
nie po to, aby później je olewać, prawda? Ja jestem wielkim fanem produktów Riotu. I wychodzę z założenia, że jak Rioterzy są ambitni, dlaczego nie do końca? Chociaż mam nadzieję, że następny event nie będzie już tak wyglądał pod kątem fabularnym. I tutaj spotkanie z Vayne. Event, spotykamy ją w gospodzie, komiks, ta zeskakuje i atakuje Senne i Luciana, a w cinematiku najpierw walczy z Shyvaną. Kolejna inna wersja historii, ta cinematikowa. O ile jestem w stanie wybaczyć fakt, że nie ma świeżaka, no bo wszak miała to być postać, z którą mieliśmy się utożsamiać i którą de facto byliśmy w evencie, tak jego prezentacja dla wielu mogła być po prostu zawodem. Zgadzam się, że generalnie postać świeżaka nie powinna mieć wyglądu, albo bardziej nie powinniśmy znać jego wyglądu. Tak brak Gwen i Viego w cinematiku, zupełnie nie rozumiem tego ruchu, nawet pod kątem tworzenia animacji, zawsze można było wybrać inny moment opowieści, gdzie jest mniej postaci, jeżeli zakładamy, że budżet na cinematic mógł być ograniczony. Jest wiele nieścisłości przy walce z upiorami. Tak jak wspominałem wcześniej, Olaf czy Miss Fortunka potrafiły z nimi walczyć. Oczywiście najprostszym wytłumaczeniem jest takie, że teraz mgła jest inna, upiory mocniejsze czy coś podobnego. Taką pewnie drogę obierze Riot Games i tak to będzie tłumaczone. Niestety aktualnie z tego co wiem nic na ten temat nie wiadomo. Niemniej w visual noveli Vayne sama mówi, że jej srebrne bełty nie usuwają ani nie zabijają upiorów, a te po prostu wstają. W cinematiku zrujnowanie z kolei jej amunicja powoduje rozpływanie się potworów, myślę, że można to uznać za wygranie walki z nimi, podobnie zresztą robi młot Orlona, który dzierży Poppy, czy reliktowe pistolety Luciana. Swoją drogą też mnie to zastanawia, rozumiem, że gameplayowo byłoby to dziwne, chociaż... Czy na pewno? O co chodzi? Bronie reliktowe przecież strzelają strugami światła. Dokładnie tak robią pistolety Luciana, prawda? No to skoro ten oręż w dużym uproszczeniu wykorzystuje duszę strzelającego, jakim cudem Vayne strzela bełtami? Idźmy dalej. Tutaj mamy bardziej irracjonalne zachowanie Vayne niż błąd sam w sobie. Bo bohaterka przecież widząc cokolwiek, co możemy określić potworem, strzela i zabija. Nawet jeżeli ktoś był z nią bardzo blisko, na przykład jej mentorka, z którą bohaterka trenowała 2 lata swojego życia. Frey, bo tak nazywała się mentorka, która była szamanką i przybrała postać wielkiego wilka i dzięki tej przemianie uratowała życie Vayne, tłumacząc jej o co chodzi, jak to się stało i tak dalej, nie miała nawet okazji się wytłumaczyć. Cytuję. Bełt Vayne przerwał wyjaśnienia Frey w półsłowa, przeszywając jej serce. Wszelkie ciepłe uczucia, jakimi dziewczyna darzyła Frey, momentalnie zniknęły, gdy ujrzała jej prawdziwą naturę. O ile Vayne mogła nie znać prawdziwej postaci Senny, tak Shyvany, widziała ją przecież nawet. I odnoszę się tutaj do visual noveli, gdzie bohaterka zaproponowała, hej, może pozbędziemy się Shyvany. Akurat w tej sytuacji komiks wydaje się tutaj o wiele lepszy, gdzie akurat Vayne rzuca się od razu na Senne, uznając ją za potwora, aby niestety i tak po chwili dołączyć do strażników. Ale tam jest to jednak trochę bardziej wytłumaczone. Ten błąd jest pewnym dopełnieniem i bardziej znów nieścisłością, bo w visual noveli upiory trafione bełtami, jak sama powiedziała, wstają, a w cinematiku, podobnie jak w pierwszym filmie Zrujnowania, rozpływają się w powietrzu. Jak wiemy, zakładając, że visual novela jest naszym głównym lorowym podparciem, to w niej nasi bohaterowie najpierw spotykają Shyvanę, która zachowuje się dość dziwnie, aby później stać się zrujnowaną Shyvaną. Natomiast w cinematiku jest nią od razu. Kolejna rzecz, która nie za bardzo pasuje do charakteru Vayne. Bohaterka po chwili przystaje do strażników, którzy walczą z upiorami magicznym orężem. Jasne, Vayne jest idealnym materiałem na strażniczkę, ja się z tym zgadzam i oczywiście przystaje do sentinelów, aby walczyć z Viego, nie zapominając na przykład o polowaniu na Evelyn, bo sama sentinel Vayne w swoich interakcjach nam o tym mówi. Lecz jest ona tak przedstawiona w lore, że od razu by nie dołączyła. Oczywiście widziała zrujnowaną Demację i okropności mgły, ale wieczna nieufna samotniczka w mojej opinii powinna najpierw nieco poobserwować Luciana i Senne, aby później samemu przekonać się, aby do nich dołączyć, że nie mają oni złych zamiarów. Tutaj podpowiem nieco, gdyby wyszło okropne opowiadanie, okropne pod kątem klimatu, pełne tragedii,
opowiadające o samotnej nocy Vayne w stolicy Demacji, wyjaśniające pewną wewnętrzną zmianę bohaterki. Byłoby to mega klimatyczne i świetne. O ile sporo osób uznaje szybkie dołączenie Vayne do strażników jako błąd, jak widzicie, sam powiedziałem, jak można to dobrze wytłumaczyć, ale moim zdaniem to nie jest o tyle jakiś ogromny błąd, ale przydałby się jakiś pełniejszy obraz tej historii. To jest akurat dobre. Vayne w cinematiku gubi okulary, aby później dostać nowe. Te same, które ma na skinie czy w visual noveli. Okej, rozumiem, że w kwaterze głównej mamy wszystko. Nowe okulary? Nie ma problemu. Dzięki Gwen. Może nie wiem, reliktowa maseczka i do tego na przykład broda. Fajnie, że strażnicy mają wszystko, czego potrzebują. W komiksie, gdy opowiadana jest historia śmierci sennej Luciana, jest to ukazane, jakby hak Thresha wyleciał niespodziewanie zza muru. Leciał prosto w Luciana. Senna by go uratowała i zamiast niego przyjęła cios. Ta historia wygląda zupełnie inaczej. Cytując, w czasie poszukiwań zapomnianej krypty, która mogłaby skrywać lekarstwo, strażnicy zostali zaatakowani przez przerażającego Thresha. Strażnik łańcuchów był niebezpiecznym wrogiem. Senna uznała, że najlepiej będzie się przegrupować, jednak Lucian odmówił. Rzucił się w wirwalki i szybko uświadomił sobie, że Thresh ma przewagę. Senna zagrodziła upiorowi drogę i kazała Lucianowi uciekać. Hak Thresha nie pojawił się tak nagle i Senna nie zasłoniła Luciana przed nadchodzącym ciosem. Kolejny błąd w komiksie i błędne pokazanie dość istotnej kwestii. Zamachu na życie Viego. Otóż w komiksie mamy zaprezentowane lecące ostrze. Ktoś krzyknął, aby Viego uważał i broń poleciała prosto w Isolde. W prawdziwej historii tego wydarzenia, cytuję, lecz uratowawszy króla, skazała na potępienie jego ukochaną. Sparowane ostrze zabójcy było zatrute i przecięło rękę królowej. Oczywiście ostrze sparowała Kalista, której raz, że tutaj nie ma, a dwa jakoś nie widać tutaj żadnego parowania ostrza. Idąc dalej w komiks, mamy prezentację, jak Viego odnalazł na mapie błogosławione wyspy. Miejsce, do którego później udał się z wojskami, Kalistą i Hekarimem. De facto to Kalista odnalazła owe mityczne wyspy i ona po burzliwych perypetiach doprowadziła swojego króla na jej brzegi. Nawet jeżeli Viego sam znalazłby wyspy, nie mógłby do nich wpłynąć. Kolejny cytat. Kalista otrzymała w podarunku talizman, dzięki któremu mogła powrócić do Heli, czyli dopowiem stolicy błogosławionych wysp, bez niczyjej pomocy. Rozumiem, że jest to zabieg czysto stylistyczny, ale można było to ogarnąć, nie wiem, kocem, czymkolwiek. O czym mówię? W komiksie Isolde jest pokazana, jakoby była tak naprawdę chwilkę po śmierci. De facto, zanim w ogóle Viego wyruszył z Kamavoru na błogosławione wyspy, jej ciało już gniło. Król popadł w obłęd i zamknął się w wieży z gnijącymi zwłokami swojej żony. Jak zostało powiedziane w visual noveli, Thresh pozyskuje moce z mgły, aby odzyskać powłokę, odzyskać postać. W komiksie jest nawet prezentowany jako widmo. Co jest dość dziwne, zważywszy na to, że tutaj Thresh jest pokazywany raczej normalnie, czy wcześniej wyglądał jak wyglądał. Bardzo przerażająco i na pewno nie jak jakieś widmo czy duszek. W komiksie mamy napis Wielkie Miasto Demacja. Kilka tygodni później, względem powrotu Senny, wiemy ze zrujnowania, że Senna i Lucian zmierzają do Bilgewater, jeżeli nie znaleźli tam genialnie szybkiego sposobu podróżowania. Droga z Bilgewater do samej bazy głównej strażników powinna trwać nie kilka tygodni, a kilka miesięcy. Jest to kwestia, która być może będzie rozwiązana w Ruined Kingu, który ma pokazać wydarzenia przed visual novelą z klienta. Viego jest przedstawiony jak totalny kozak, który w sumie, no szkoda dla jego postaci, stał się później takim kreskówkowym złym charakterem, który cały czas ucieka, aby później praktycznie dać się pokonać bez żadnej walki. Viego będąc tak potężny, przez cały event nie zabija żadnego strażnika, co jest totalnie absurdalne. Jasne, Lucian i Świeżak w Shurimie umierają, ale zabijają ich upiory.
a nie w jego. Bo ten cały czas nie ma czasu zająć się ekipą, która cały czas go ściga. Dlaczego tak potężny bohater nic nie robi strażnikom? No praktycznie nic im nie robi. Dlaczego również, będąc tak potężny, nie przejmuje kontroli nad żadnym ze strażników? Poza Addą i Des, chociaż tutaj historia z klienta mówi nam o tym, że te zostały same naprzeciwko Vex i nie było tam Viego. I tutaj ucieknijmy na chwilkę do Shurimy. Ale ten wniosek od razu urodził mi się w głowie przy Demacji. Dlaczego Viego nic nie robi? Szuka fragmentów Izolt, jasne, ale nie jest chyba królem o poziomie IQ 10, żeby nic nie robić organizacji, której jedynym celem jest jego powstrzymanie. I w Shurimie byłem szczerze mówiąc pewien, że Lucian zostanie zrujnowany. Jak świetny byłby to motyw, jak emocjonalny, jak przejmujący dla Senny. Ile dałoby to akcji? No cóż, dałoby, ale nie dało. Dalej, w evencie w visual noveli rzeczy związane z duszą Izolt świecą się zielonkawym światłem, co jest dziwne, gdyż dusza jest ewidentnie pokazywana w odcieniach koloru niebieskiego. Viego jest praktycznie niepokonany. Wygrywa z potężnymi duchowymi istotami, nic sobie nie robi z broni strażników, przejmuje kontrolę nad niezliczoną liczbą istot i ludzi. Ja się zapytam, jak to jest w ogóle możliwe? Mamy wytłumaczenie, że Vex go wzmocniła i wiedzielibyśmy, jak to dokładnie się stało, gdyby przedstawicielka rasy Yordle w grze już była, ale raz, że tego nie wiemy, dwa, Viego przedstawiany jest jako praktycznie niepokonana postać, nawet przez boskie istoty, ale to jest totalnie przesadzone. Viego jest po prostu zbyt silny. Ale to jest akurat tylko i wyłącznie moja opinia. W komiksie w Demacji nie ma świeżaka, okej, ale dlaczego nie ma Viego, Gwen i Szywany? Ja wiem, teraz będzie pierdółka, ale jakoś tak moim zdaniem takie małe rzeczy niszczą poczucie immersji. W evencie bełt Vayne trafia Szywane w brzuch, natomiast w filmie w lewy bok. I to jest dopiero ważna kwestia. Ewidentnie widać, że Vayne pomogła Poppy w zrujnowaniu. Później we dwie udają się na poszukiwania, co swoją drogą w evencie jest kolejny raz pokazane inaczej. Wygląda to jak nieścisłość, ale przecież to strażnicy znaleźli Vayne, a nie Vayne szukała strażników. Zaczynam się powoli czuć jak w Matrixie. Co jest prawdziwe, a co nie? Nie wiem. Ale ewidentnie widać, że Poppy jakąś tam rolę odegrała. Mniejszą lub większą, jakąkolwiek. Nie wiem dlaczego, jej wątek został całkowicie pominięty. Sam fakt, że Szywana jest w stolicy, wymagałby doprecyzowania. Z tego co wiem, ostatnim znanym miejscem występowania bohaterki są południowe tereny Demacji, gdzie wraz ze Smoczą Strażą odpierali zagrożenie ze strony smoków. I to właśnie tam wygląda na to, jakby przegrali, patrząc na karty w karciance Legends of Runeterra, ale w evencie jest inaczej. Okej, to była Demacja. Idźmy do Freljordu. O ile jest to wytłumaczone w noweli przez Luciana, że Olaf mógł dostać za dużo razy w głowę, o tyle takie tłumaczenie wydaje mi się być tak absurdalne i tak na siłę i tak bez pomysłu, że masakra. Jakby Riot Games na siłę chciał zrobić z Olafa kretyna. A Olaf nim nie jest i jasne, może nie należy do najinteligentniejszej grupy postaci w League of Legends. I zależy to od punktu widzenia i opinii, ale moim skromnym zdaniem jest to co najmniej dziwne, że Olaf zapomniał spotkanie z Lucianem w Bilgewater podczas Harrowing. Brzmi to jak taki tani trik nawet, tłumaczący rzucenie się Olafa na strażników. No i właśnie, w evencie jest powiedziane, że Olaf ma stalowe topory. O ile z tego co wiem, nigdy oficjalnie nie potwierdzono, że Olaf jest Iceborne'em, czyli osobą zdolną do używania broni z prawdziwego lodu, tak nawet możemy sobie to potwierdzić dzisiaj. Bo przeczytując lore, szukając wyjaśnienia tej kwestii, znalazłem fragment o broni zahartowanej w prawdziwym lodzie. I okej, nie musi to o niczym świadczyć, no bo tutaj lód możemy uznać za lód. O ile tutaj wydaje mi się, że nie ma wątpliwości. Duchy wychodziły z wody, wyciągając w jego stronę zamarznięte ręce. Olaf wziął zamach i uderzył toporem przez środek skupiska duchów. Umarli skrzeczeli, rozdzierani ostrzem topora. Prawdziwy lód był o wiele bardziej zabójczy od jakiegokolwiek zaklęcia. Do tego, gdy rzucimy toporem Olafa w grze, ten ma poświatę zimna, która pasowałaby do broni z prawdziwego lodu. Wydaje mi się, że o ile Olaf na pewno stalowe topory ma,
to jednak broń z prawdziwego lodu też używał. I samo to, co powiedziałem teraz, może nie jest oficjalnym potwierdzeniem tego, że Olaf jest prawdziwym zrodzonym z lodu, ale na pewno ten fragment nam to mocno sugeruje. I do tego fakt, że Olaf nie ma tak ważnej broni, której wcześniej używał w Bilgewater do walki z upiorami, jest co najmniej dziwny. Nie wiem, zgubił ten topór? Czy co? O co tutaj w zasadzie chodzi i czy może ja coś po prostu źle zrozumiałem? To jest dość dziwne. Strażnicy ledwo unikali ciosów Olafa w szale, prawda? Uspokoili go słówkami we Freljordzie. Natomiast później, gdy ten ma rzucić się na Vex, w szale rzuca się na strażników, ale zostaje przez nich odwrócony w stronę Jordla. Brzmi to co najmniej dziwnie, że teraz potrafili cokolwiek mu zrobić, a wcześniej Olaf prawie ich pociachał. Lećmy dalej. Ja wiem, że Olaf jest tutaj stylizowany na nordyckich bogów. Odyna dokładnie, z tego co wiem, ale dlaczego jest on tutaj pokazany, jakby nie miał oka? O co tutaj chodzi? Tak, ja wiem, we Freljordzie było dużo mniej błędów, ale to z racji tego, że Demacja miała i komiks, i cinematic. Grafiki prezentowane jako tła w evencie bywają błędne. Możecie powiedzieć, że się czepiam i że jest to dość charakterystyczny zabieg dla visual noveli, ale ja tutaj odpowiem, że na tak ogromną firmę i ambitną, jaką jest Riot Games, która przykłada się do tego, co robi, przeważnie przynajmniej, bo nie znamy kulisów tworzenia tego akurat eventu, można by zadbać o to, aby chociaż tła były zgodne z lokalizacją postaci i chociaż żeby dotyczyły tego samego regionu. Bo w Noxusie jest mowa o tym, że jesteśmy w stolicy, w Noxus Prime, a tutaj mamy pokazaną grafikę jednego z miast szurimiańskich zajętych przez Noxus, które jest tysiące kilometrów od stolicy. Nie wiem, może podróżowali w ułamek sekundy między Shurimą a Valoranem. Może, nie wiem. Zrujnowany tłum na arenie Noxusu mnie zastanawia. O ile rozumiem przejmowanie kontroli nad taką Szywaną czy Draivenem, jednak ich wartość bojowa jest dość istotna. Tak po co tłum na arenie miałby zostać przejęty? Dlaczego mgła od razu nie przerobiła ich na swoją część i upiory? W kliencie Draiven nagle staje się zrujnowany. Nie on jeden, jest to przedstawione jakby niektóre postacie przez podłamanie na duchu czy coś podobnego poddawały się zrujnowaniu, co jest dość dziwne moim zdaniem, ale akurat w przypadku Draivena. Przecież wiemy, że wyzwał on Viego na pojedynek, a Viego wygrał z nim w moment, zatem jak, co, gdzie jest ten pojedynek? Riot przecież mówił, że skiny Ruined i Sentinel są kanoniczne, czyli kanoniczna visual novela ma elementy niekanoniczne. Może nie tyle jest to błąd, co niedomówienie, bo na przykład skoro na początku mamy prezentację Dariusa i Samiry, ja jestem bardzo ciekawy, co się z nimi dzieje albo stało. Tutaj też się trochę czepiam, bo to też może być element stylistyczny, rozumiem, że to zabieg noweli, ale kurczę, strażnicy zostają zamknięci w celi, zabrano im bronię. A oni nadal te bronie mają. No kurczę, nie można było im tego uzbrojenia wymazać w jakiś sposób na czas siedzenia w tej celi? Gdy jesteśmy w Noxusie, Vayne już została strażniczką, a w komiksie natomiast ma ona dalej swój normalny wygląd, jakby zapomniała, że w sumie... co tam? Również w komiksie w Noxusie Riven ma czerwone oczy, a powinna mieć bardziej oczy pod kolor złota. W komiksie w celi to Riven nokautuje strażnika, bardziej go podduszając. Wspomnę tylko, że w noweli użyto do tego niezwykle groźnego wiadra z nieczystościami. I akurat nie rozumiem, dlaczego tego wiadra tutaj nie ma. Był to całkiem fajny motyw. Oczywiście w komiksie brakuje Gwen. Świeżaka też, ale tego od teraz nie będę po prostu brał pod uwagę, bo już o nim wspominałem. Ta kwestia wymagałaby minimalnego wytłumaczenia. Miecz Riven znajduje się w zbrojowni areny. Nie chodzi mi o to, że w Awaken znajdował się w loży prowadzącego, ale Czarna Róża bardzo chciała odzyskać to ostrze. Wszak miecz Riven został zaklęty przez samą LeBlanc. Dlatego po pojmaniu Riven jej miecz tak o po prostu został w zbrojowni, Czarna Róża odpuszcza? Brzmi to dość dziwnie. O tym już mówiłem, gdy natrafiamy na inskrypcję na drzwiach z symbolem Czarnej Róży, Senna czyta po noksjańsku. Vanox czy vanoksjański, czyli język aktualny w Noxusie, z tego co wiem, nie ma formy pisanej. Natomiast Urnox lub urnoksjański już ma. Jak zatem Senna potrafi przeczytać starodawny język Noxusu?
Gdy jesteśmy w Noxusie, Viego nie może wyrwać fragmentu duszy Izolde z Senny. Jest to wytłumaczone, że Senna sama musi tą cząstkę oddać. O ile później na Wyspach Cienia można to wytłumaczyć, że fragmenty żony Viego ze względu na to, że są blisko siebie, łączą się w ukochaną. Tak w cinematiku Viego jakoś ten fragment wyrywa. Podobnie zresztą jak w pierwszym cinematiku Zrujnowanie. Dlaczego? Po co? Według Dravena schwytał on przyjaciół naszych bohaterów, dlatego udajemy się na arenę i walczymy z Noxianinem. Może blefował, może nie, jest to niewytłumaczone, ale po wygranej walce z Dravenem, tak o po prostu reszta drużyny czeka na nas tam, gdzie ją zostawiliśmy. Riven jest niezwykle związana ze swoim ostrzem, to ono uchroniło ją przed śmiercią. Gdy bohaterka w Ionii miała ostrze oddać siostrom wojny, kategorycznie się nie zgodziła i walczyła o nie na śmierć i życie. W evencie nie ma natomiast żadnego słowa o tym, dlaczego bohaterka najważniejszy element w swoim kicie zostaje tak o, oddany i wymieniony. Gdzie to ostrze jest? W kwaterze? Dlaczego? Przecież wiemy, że magia ma wpływ na upiory. Runiczne ostrze jest zaklęte magią. Zatem dlaczego? Dlaczego Riven nim nie walczy? Ja wiem, skin, ale nadal, dlaczego? Dlaczego nie mamy żadnego wyjaśnienia? Dlaczego bohaterka nie mogłaby użyć swojego ostrza do walki z upiorami? Przejdźmy do Ionii. Od razu, gdy pojawiamy się w Ionii, spotykamy Irelię. W liczącej setki kilometrów kwadratowych prowincji Navori. Tak o, Irelia czeka na nas na brzegu. Gdy idziemy na audiencję do Karmy, wchodzimy do wewnętrznego ołtarza z drzwiami i oknami, natomiast scena prezentowana tutaj to szczyt owego ołtarza, na którym w cinematiku Karma walczyła z mgłą i upiorami. I Karma jest jedną z najpotężniejszych istot na Runeterrze i na pewno jedną z dwóch najpotężniejszych w Ionii obok Syndry. Jest to co najmniej dziwne, że potężna magicznie postać tak o poddaje się mgle. Jakby to Riot mógł wytłumaczyć? Gdybym ja pracował w Riot Games i miałbym wymyślić, dlaczego tak się stało? Dlatego, że albo Karma podupadła na duchu, albo o wiele łatwiej byłoby ją opętać i karm było wcześniej wiele. Może dlatego. Ale tutaj jakoś nie wygląda, żeby miała to być łatwa sprawa. Dlatego moim zdaniem przy zrujnowaniu tak potężnej postaci Viego powinien pojawić się osobiście. Na przykład przy opętaniu Atreusa. Viego w Targonie był, więc ma to o wiele więcej sensu niż przy Karmie. Chociaż Atreus moim zdaniem jest dużo słabszym bohaterem od Karmy, ale nieważne. Chodzi o to, że brakuje tutaj doprecyzowania. Może pierwsza walka miała taki wpływ na bohaterkę, że ta była po prostu osłabiona, może była przerażona zrujnowaniem, może przez liczebność jej wcieleń. Spoko, wypadałoby to tutaj wyjaśnić. Gdy byliśmy w Ionii, znalazłem wielką wadę w całej konstrukcji eventu. Nie wiem, czy nikt o tym nie pomyślał, czy co. Nie chodzi o to, że z grubsza wbijamy do regionu, znajdujemy fragment, który zabiera Viego. Wiele osób czepia się tej konstrukcji i o ile sam pomysł nie aż tak bardzo mi przeszkadza, o tyle zobaczcie. Karma była w posiadaniu artefaktu z fragmentem duszy, i mieliśmy iść z nim do zagajnika pradawnych, gdzie magia Wastajów miała ochronić artefakt przed Viego. Okej, zatem ja się pytam, skoro mgła podąża za fragmentami i je odnajduje, Lucianie i Senno, jaki wcześniej był wasz plan? Co byście zrobili z tymi artefaktami, gdybyście znaleźli je w Demacji, w Noxusie, we Freljordzie? Zostawili w kwaterze? Zaraz pojawiłyby się tam zastępy upiorów. Może kwatera była odporna na mgłę, nie mogła tam wejść. Może fragment z artefaktu połączyłby się z tym w Sennie lub Gwen. Jaki był plan strażników? Nie wiemy, a szkoda. Dobrze, że Viego te artefakty mimo wszystko zabierał, bo strażnicy ewidentnie swojego planu nie przemyśleli, albo po prostu nie mamy logicznego wytłumaczenia, jaki był ich plan i dlaczego to robili. Gdy Karma w Ionii mówi swój monolog, zresztą bardzo fajny o genezie istoty o nazwie Karma, tak Gwen w myślach, ale mamy tego prezentację, mówi sobie, szkoda, że nie pamiętam swojej. Przecież pamiętasz, Gwen, swoją historię. Cytuję,
Gwen wszelkie wspomnienia przeszłości rozpamiętuje z prawdziwą miłością. Jedną z najlepszych ciekawostek przy skinach Sentinel jest fakt, że Irelia wzięła diadem karmy. W evencie go nie wzięła. Zatem skąd go ma? Skoro Senna i Lucian przyjmują nieumarłych morderców, nieprzewidywalnych barbarzyńców czy złodziei, zostawienie karmy napastwem mgły, gdy ta jest w trakcie wewnętrznej walki z Viego i w tym dokładnie momencie wygrywała, jest totalnie absurdalnym posunięciem i ani Irelia, ani Senna raczej by tak nie zrobiły. Jak wiemy, ostrza Irelii to fragment jej rodzinnego herbu Xan. Kobieta walczy korzystając z mitycznej sztuki tańca ajoniańskiego. Okej, zauważyłem, że ludzie czepiają się, że w takim razie jak Irelia może walczyć ostrzami strażników. Jest to kwestia dość dyskusyjna, czy bohaterka mogłaby tak walczyć innym orężem, wszak pod wpływem ogromnych emocji poczuła siłę i moc, aby nimi walczyć. Tak na recallu Sentinel Irelii widać, według wielu osób, jakoby Irelia sama sobie modyfikowała ostrza kamieniem reliktowym. Nie do końca tak to dla mnie wygląda, niemniej w kliencie i w evencie nie ma o tym mowy. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy ostrzach Irelii. Skoro tradycyjne tańce bohaterki miały mistyczny związek z duchem Ajonii, w jaki sposób bohaterka nadal potrafiła korzystać z tej sztuki po zrujnowaniu ducha pierwotnej krainy? W kliencie, gdy pojawiamy się na brzegu Ajonii, atakują nas połączenie wody i mgły w postaci macek. W komiksie natomiast atakują nas ptaki. W komiksie mamy prezentację tego, jak Irelia chce zabić Riven. Jedno z jej ostrzy jest na znak blisko ciała Riven. W evencie nic takiego się nie dzieje. Oczywiście w komiksie brakuje Gwen oraz Olafa, jakby co. I wydaje się to dość dziwne. Senna grozi Irelii, że ładnie mówiąc zakończy jej żywot. Szczerze, to mi aż tak bardzo to nie przeszkadza, ale żeby ta kwestia nie uciekła, postanowiłem o tym tutaj powiedzieć, gdyż wiele osób uważa, że to kolejne dziwne zachowanie postaci w evencie i Senna raczej tak by nie zrobiła. To również kwestia dyskusyjna. Umieszczam ją na dzisiejszym materiale, gdyż po raz kolejny sporo osób uważa, że Irelia nie powinna tak postąpić. Ja zresztą uważam podobnie, bo choć jest to wytłumaczone, że Irelia chce walczyć z Viego, tak jedna z największych patriotek zostawia swoją ojczyznę, nie ratuje ludzi, nie pomaga im w żaden sposób. Gdyby w evencie była scena, jak obywatele Ajonii na oczach Irelii są zabijani przez mgłę lub Viego, o wiele bardziej byłoby to przekonujące. Już o wiele bardziej widziałbym w roli opuszczającego Ajonię, Shena, Akali, czy nawet Kennena. Dlaczego swój kraj opuszcza największa patriotka i pozostawia jego mieszkańców samych sobie? Nietrwałe bazy strażników. Coś, co było dość ciekawe dla mnie. W sensie, korzystają oni z wymysłów wielkiej technologii. Sam zakon wywodzi się z błogosławionych wysp, społeczności wielkiej runeterańskiej inteligencji. Tworzą oni bronie, system teleportacji między kwaterami i przekazy holograficzne. Ale ich kwatery w większości się rozpadły. I to jest akurat pierdoła, ja się z tym zgadzam i sam o tym mówię. Można to wytłumaczyć, a pogoda, a że czas. Ale skoro tak zdolny zakon tworzy bronie, które istnieją setki lat i są sprawne, i tak zaawansowane mechanizmy, aż nie chce się wierzyć, że byli tak słabymi budowniczymi. Ale tak jak mówię, to akurat sam uznaję za pierdołę. Boże nie, teraz Targon! Pierwsze co wita nas w Targonie, to Diana, jak gdyby nigdy nic, stoi sobie i mówi: witajcie w Targonie, co jest totalnie absurdalne. Bohaterka od tak by sobie tam nie stała. Plus wiele osób zauważa, że Diana powinna być w Ajonii, tam się przecież lorowo udała. Dlaczego jest tutaj w Targonie zatem? Otóż idzie to jakoś wytłumaczyć, sam przypomniałem sobie, że przecież w filmie z serii Tales of Runeterra Diana już tam jest, choć dość ciężko go przypisać w czasie, ale raczej to scena, gdy już wróciła, gdy Diana wróciła do Targonu. Także może w tym Targonie być, ale scena "hej, witajcie w Targonie" no nie miała prawa się wydarzyć. I dalej, Diana ma swoje ostrze w noweli. To wcale nie tak, że bohaterka uciekła do Ajonii i porzuciła swoje ostrze, które później znalazła Felios. Tutaj po prostu tak o, ma swoje ostrze i koniec. Handluj z tym. Nie uważacie, że przydałoby się jakieś nabudowanie historii? Nie wiem, Diana spotkała Feliosa,
Ten ją próbował przekonać, żeby stanęła na czele Lunarii, ona się nie zgodziła, wyrwała ostrze z rąka Feliosa i poszła w swoją stronę. Tak jak mówiłem na streamku, przydałaby się książka, albo jakieś opowiadanie, albo zbiór wiedzy, który by to wszystko ujednolicał. Bo tak naprawdę teraz nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Diana jest określana jako aspekt, ale jest to oczywiście uproszczenie, bo Diana nie jest aspektem, a hostem aspektu. Jest to spora różnica i skrót myślowy. Nie jest ona nieśmiertelna. Jak wiemy, hostów aspektów różnych było wiele. Zatem dziwne jest to, że Diana w evencie mówi o śmiertelnym życiu, jakby jej to do końca nie dotyczyło. Przecież to tylko powłoka, ciało dla aspektu. Diana, ty nadal możesz zginąć. Aktualnie w historii Targonu jest tak, że Taryk umieścił swoje gemy na drodze do szczytu Targonu, jak również pomaga wspinającym. Wydaje się to dość dziwnym, fakt, że przy tak ważnym wydarzeniu host aspektu Protektora w ogóle się nie pojawia. I tutaj mamy totalnie absurdalną rzecz. Według lore wyprawa na szczyt góry Targon zajmuje długie miesiące. Wyprawa jest mordercza, zarówno dla ciała, jak i ducha. Natomiast nasi bohaterowie w połowie drogi zasapali się, zmęczyli się. Również niektórzy podnoszą temat, że przecież wyprawa na szczyt góry Targon trwa wiele miesięcy. Natomiast w evencie wydaje się, jakby trwała bardzo krótko. Otóż też nad tym sporo myślałem i chciałem to w ogóle dać jako błąd, ale znalazłem fragment, gdzie jest powiedziane, że niektóre wyprawy na szczyt trwają jeden dzień. Ale raczej chodzi tutaj o hosty aspektów. I okej, Diana towarzyszy naszej drużynie, ale nie ma tutaj żadnego wyjaśnienia, dlaczego tak szybko dochodzimy na sam szczyt. Temat wspinaczki na górę został spłycony do tak absolutnego minimum, że nawet nie chce mi się dalej o tym mówić. Diana wspomina o tym, że u góry na szczycie są aspekty, bogowie, których nie można lekceważyć i są bardzo potężni. Również otwarte są wrota do niebieskiego Targonu. Faktem jest, że nie zawsze aspekty pojawiały się na szczycie, nawet jeżeli ktoś na niego dotarł. Jeżeli wrota rzeczywiście były otwarte, zaraz powinna wyjść jakaś boska istota i pokazać w jego, gdzie raki zimują. Myślałem, że to idealny motyw na powrót Kayle, która aktualnie znajduje się właśnie w niebiańskim Targonie. Ale nie. I karcianka Legends of Runeterra bardzo rozwinęła, niestety, temat samej góry Targon. Wiemy, że przed szczytem znajduje się potężna istota, która przepuszcza godne osoby na dalszą wędrówkę. W evencie nie ma o nim ani jednego słowa. I mówiłem o tym, że Viego jest moim zdaniem zbyt potężny. I tutaj w zasadzie od tak wygrywa pojedynek z Atreusem. Co jest nawet w sumie okej i rozumiem, że jako władca umarłych może wskrzeszać, ale umówmy się. Panteon jest istotą astralną, powstałą z konstelacji wojny, która została zdarta z nieboskłonu przy śmierci aspektu. Co by o sile Viego nie mówić, wydaje się to totalnie przesadzone, aby bohater mógł wskrzeszać astralne istoty czy aspekty. Strasznie godzi to w wyjątkowość kosmicznych postaci. Jak wiemy, spotykamy w Targonie blisko szczytu przedstawicieli kultu Lunarii. I okej, są oni schowani w jaskiniach przed Solarii, którzy próbują ich wytępić. I na początku myślałem, kurczę, w sumie okej, ale tak po głębszym przemyśleniu wydaje mi się, że nie schowaliby się prawie na szczycie samej góry. Powinni być jednak nieco niżej. Tak o, Diana nawdychała się mgły i ulega zrujnowaniu. Naczynie bogini księżyca, tak o po prostu, zaczyna ulegać mocy Viego. W mojej skromnej ocenie absolutnie nie powinno to mieć miejsca. Mamy pewną granicę, astralne istoty czy nawet hosty dla nich to nie są jakieś zabaweczki, a w pojedynkę mogłyby pokonać całe zastępy armii. Viego w pewnym momencie wspomina, że wszystkie przedmioty z fragmentami duszy Izolt są jej umiłowanymi przedmiotami. Co ja rozumiem jako, że były to jej przedmioty za życia. Co jak najbardziej jest ok, daje to fajny klimat, pozytywka, grzebień czy biżuteria. Rozumiem też, że minęło 1000 lat od jej śmierci i owe rzeczy mogły się zawieruszyć. Ale zupełnie nie chce mi się wierzyć, że miedziany zegar słoneczny tak się zawieruszył, że znalazł się na szczycie wielokilometrowej góry Targon. I powiesz,
Ale skąd wiesz, drogi Marweku, że ten zegarek tam był? Przecież nie powiedziane było, że tam był, tylko że w jego tam go ma. Ale to powiedzcie mi proszę w takim razie, po jaką cholerę Viego zatem udał się na szczyt góry Targon? Nie obchodziło go nic poza fragmentami duszy jego żony. I w evencie mamy powiedziane, że przy walce ze wskrzeszonym Panteonem jego włócznia trafia Olafa w hełm. I od takiego uderzenia Olaf nie powinien już wstać moim zdaniem, ale powiedzcie mi proszę, bo to bardziej mnie interesuje, gdzie Olaf ma ten hełm? Proszę, powiedzcie mi, gdzie jest ten hełm. Zgadza się, że gdy Sentinel Olaf erkuje, to hełm jakoś randomowo się materializuje. Ale tutaj ewidentnie go nie ma. Co się dzieje z tym hełmem? Dlaczego on tak po prostu się materializuje na głowie Olafa? Żebyśmy nie zapomnieli, że to jest ligolegendowy wiking? No proszę was. W pewnym momencie Panteon uderza Riven, odrzucając ją do tyłu. Jeżeli w tym momencie jest to uderzenie od hosta aspektu wojny, Riven, nawet będąc bardzo zdolną wojowniczką, powinna po prostu zginąć. Bogini Księżyca, najważniejsza osoba wśród Lunarii, niezwykle z nimi związana, nawet mając już swoje ostrze, po prostu je zostawia tak o. Boska magia z kosmosu, magia bogini, magia naprawdę jednych z najpotężniejszych istot w świecie League of Legends, które mają miliony lat, jest nieskuteczna w walce z upiorami mgły. Brzmi sensownie. A właśnie a propos, jestem w stanie zrozumieć przebudowę ostrza Irelii, topory dla Olafa, czy strzelbę dla Gravesa. Okej. Ale nie wydaje się to wam dziwne, że dla każdego strażnika jest stworzona idealna broń, topory, sztylety, okej. Ale zakrzywiony miecz na kształt miecza Diany? Rozumiem, że Sentinele mieli bardzo obszerny skład broni i nawet znalazłyby się reliktowe zęby dla Olafa, reliktowa platforma z muzyką odpędzającą upiory dla Serafin, czy wielka reliktowa kotwica dla Nautilusa. Zastanawiam się czasami, jak to się stało, że te dialogi tak wyglądają. Przeszliśmy przez absurdalny miejscami Targon, zrekrutowaliśmy boginię Księżyca, po czym Senna mówi, tam... Co zmieni kolejna strażniczka? Sam nie wiem, czy to był płacz, czy śmiech. Mamy praktycznie boginię w teamie. Ewidentnie Graves, nie obrażając go oczywiście, zmieni dużo więcej. Kto pisał te dialogi? Ja rozumiem, wynalazki, mgła, na przykład odpychająca się z kosmiczną energią Targonu i z kolei inaczej mówiąc Petrucyt, który nic nie daje, bo mgła jest za silna, czy to inny rodzaj magii. Okej. Rozumiem też, że wynalazki hekstechowe są silne i sam materiał jest bardzo wszechstronny. Ale ja się pytam, kto wpadł na pomysł wiatraków wywiewających mgłę? Kto? To nie tak, że przecież w Zon mamy boginię wiatru, wichury, Janę, która pod kątem ochrony Piltover, że przez 20 dni nie było tam mgły, pasuje idealnie. Po czym wiecie, na przykład, pada wycieńczona, strażnicy ją znajdują, ma on jakiś wątek fabularny, nawet na chwilę tylko się pojawia. Wiatraki lepsze. Graves zostaje nazwany przez Gwen paskudnikiem z cygarem. I ja wiem, prezentacja visual noveli jest pełna uproszczeń i tak dalej, ale kurczę, czy dorobienie Gravesowi cygara wymagało tak ogromnej inwencji? No i przecież według karcianki Graves już nie pali. Do Piltover wdarła się mgła. Zniszczony król szuka i zabije każdego. Znaczy w sumie no nie zabije, tylko pogada i ucieknie. No ale generalnie, Viego i mgła raczej no nie zrobią zbyt dobrze osobie, która ma fragment duszy jego żony. Ale Graves wpada na genialny pomysł, ucieknę z parasolem i go sprzedam. Jak absurdalna jest ta kwestia. Kto w zrujnowanym Zon zainteresowałby się kupnem parasola? Nie możemy zrobić niczego. Graves jest w chemtechowej fabryce i nasza drużyna jest bezradna. Nie może zupełnie nic zrobić, bo jest tam jeden chłop strzelający z hextechowej strzelby. No tak, mamy boginię Księżyca na przykład. Jesteśmy bezużyteczni. Właśnie, gdzie jest Twisted Fate? Będzie to wyjaśnione? Przecież gdy Sentinel Graves umiera, swoją drogą dzięki betonowy drwalu za skina, widzimy ewidentne nawiązanie do TF-a, bo Graves ma niebieską kartę, która lorowo pozwala TF-owi na teleportację. Wszyscy widząc to spodziewali się genialnego spisku partnerów z Bilgewater. Co dostaliśmy? Nic nie dostaliśmy. I to jest dość ciekawe. Nie uznałbym tego jako błąd, choć niektórzy to podnoszą jako błąd, dlatego
też to powiem. I raczej jest to kwestia, którą sam chciałbym wiedzieć. Według byłego pracownika Riot Games, Graves miał tworzyć parę z TF-em. Naprawdę. Natomiast ten wątek w żaden sposób nie został do dziś ruszony. Wydaje się to dość ważną kwestią, że Graves jednak interesuje się również kobietami. I tak, aby jednak jakiś błąd do statystyk był, to jednak w cinematiku przez cały event, przez interakcje, przez wszystkie wydarzenia, w których był Graves, to ten podbija do Vayne, a w cinematiku robi to Akshan. Znaczy okej, może nie do końca podbija do Vayne, ale jednak takiej interakcji spodziewalibyśmy się po Gravesie, a nie po Akshanie. I jeden z moich ulubionych i najlepszych motywów w tym evencie. Totalnie rozwaliło mi to głowę. Dlaczego Graves dołącza do strażników? Bo ciężko się kradnie. Jakby to było wyjaśnione, że oni planują jakąś kradzież z TF-em, ale nadal mamy strażników. Grupę, myślę, że jak powiem, elitarnych wojowników przeciwko Viego, to nie przesadzę. To czy strażnicy, będąc chyba przy zdrowych zmysłach, uwierzyliby, że Graves dołącza do nich, bo... Bo źle się kradnie? No nie sądzę. Troszeczkę tylko nie sądzę. Wiele osób podnosi to jako błąd, że Miss Fortunka wie, że Gangplank przeżył zamach na jego życie. Nie traktuję tego jako błąd, a raczej niedopowiedzenie, gdyż prawdopodobnie zostanie to wyjaśnione w grze Ruined King, a to akurat coś, czego jestem bardzo ciekawy. Kolejna rzecz do dopowiedzenia. Strasznie dziwne zachowanie MF-ki. Nie wiemy, z czego to wynika. Nawet strażnicy podnoszą ten temat, że Sara zachowuje się dziwnie. I później MF-ka sama poddaje się mocy Viego i zrobiła to jako jedyna zrujnowana postać. Myślę, że to kolejna kwestia, która zostanie wytłumaczona w Ruined Kingu. I według tego, co mówi MF-ka, Viego pojawił się drugi raz w Bridgewater. Nie wiemy, kiedy był pierwszy raz, zatem być może będzie w Ruined Kingu. MF-ka tak o zabiera sobie fragment. Znów to nie tak, że mamy potężną drużynę z boginią. Nie no, tak po prostu zostawiamy MF-kę fragment, nic tutaj byśmy nie zdziałali. Znów. Może będzie to w Ruined Kingu, ale MF-ka, której nie podoba się wizja powrotu i walki z Gangplankiem, przecież to jej w sumie główny cel życiowy, zaprowadzenie ładu w Bilgewater i pozbycie się Gangplanka. Jak może jej ta wizja nie pasować? I psychol Pike. Jesteś na liście, przeciąłeś linę, itp. Dziwne, prawda? Tym bardziej, że w grze z jego cytatów wynika, że jednak nie jest takim psycholem. No cóż, kolejna kwestia być może w Ruined Kingu będzie wyjaśniona. I według interakcji Gravesa i samego lore Sentinel Pike'a wiemy, że jest on taki ala spokojny przez moc Naga Kei Buros. Zatem coś Illaoi musiała mu zrobić, że zmienił się jego charakter i sposób bycia. Po raz kolejny Ruined King. Swoją drogą, Pike tak lata, krzyczy o tą swoją listę, chce zamordować każdego, kto na niej jest. Podczas gdy MF-ka w evencie cały czas jest z naszą drużyną i spotykamy Pike'a, ten automatycznie jej nie atakuje, co jest dziwne. Miss Fortunka jest przecież panią kapitan, jest na jego liście. Kolejny raz, być może Ruined King, może tam będzie wyjaśnienie. I Pike jest potworem, nieumarłym mordercą. Jasne, mamy wytłumaczone, że jest użyteczny w walce z upiorami, wróg mojego wroga itp. Ale nie chce mi się wierzyć, że Vayne nie próbowałaby się go pozbyć od razu, jak go zobaczyła. Gość jest uosobieniem wszystkiego, z czym walczy Vayne. Okej, i tutaj trochę się czepiam, przyznaję. Diana nazywa siebie aspektem. Jest to bardzo częsty skrót myślowy. Diana nie jest aspektem Księżyca, to jest najprawdopodobniej aspekt Księżyca. Diana jest tylko hostem dla tego aspektu, naczyniem, przez które boska istota może manifestować swoją moc. Rengar w evencie został przedstawiony jako głupi kotecek. Nie, Rengar nie jest głupim koteckiem i nie mówi o sobie w trzeciej osobie. Nie ma ani jednej interakcji w grze, gdzie Rengar mówi o sobie w taki sposób. W Isztalu, gdy Rengar przegrywa walkę z upiorami, załamuje się. Zupełnie nie pasuje to do charakteru postaci. Absolutnie nie pasuje. Rengar po pierwsze nie wygrał walki z Kha'Zixem, potem się jakoś nie załamał, przecież był małym przedstawicielem Killashan, który na początku walczył o przetrwanie. Przepraszam, ale ktoś, kto tak Rengara wymyślił i przedstawił w evencie, jestem przekonany, że niemiłosiernie wkurzył ludzi, którzy tego bohatera lubią. Lucian nie walczy od razu z Thrashem. Chłop zabił mu miłość jego życia, torturował ją w widmowym więzieniu,
Nie no luz, powiem, trash, nie interesuje mnie to, co masz do powiedzenia. Dobrze, że strażnicy w ogóle walczyli z tymi nieumarłymi. Lucjan Wisztalu przystaje na układ z trashem, pomimo sprzeciwu Rengara i Świeżaka. Dlaczego trash sam nie wziął maski z fragmentem duszy żony Viego? Może nie mógł wejść do świątyni? Okej. Ale dlaczego nie zostało to w ogóle wyjaśnione? Lucjan nie zauważył zniknięcia Thresha, gdy ten oświetlał płaskorzeźby w świątyni. Lucjan czyta, oświetla mu Thresh. Thresh znika, ale Lucjan tego nie zauważa. Dopiero po chwili. Dlaczego w ogóle Pike zasłania swoje oko? Graves nie zauważył przebicia dłoni na wylot przez bełt Vayne. Nie no luzik, ja też bym nie czuł, jakbym dostał bełtem w dłoń. Też jestem kozakiem jak Graves. W komiksie mamy pokazane, jak Lucjan znalazł zapiski o rozgrzeszaczu. Tak było, że Lucjan ich później w kwaterze głównej szukał, ale przecież Thresh najpierw mu o tym powiedział. W komiksie wybrzmiewa to tak, że Lucjan sam nocami szukał czegoś, co dałoby im przewagę. No może tak robił, ale to wcale nie tak, że Thresh wskazał mu, czego ma szukać. I idąc dalej, w komiksie starodawne pisma i zapiski o rozgrzeszaczu przedstawiają go z kotwiczką. Ponownie jest to modyfikacja, którą dodał Akshan. Tego nie było w normalnej broni. Według eventu drogowskaz ma spust. Generalnie nie jest to aż tak duża nieścisłość, ale dotychczas nasza wiedza polegała na tym, że bronie reliktowe takich rzeczy nie potrzebują. Przecież ich użycie zależy od duszy osoby, która je dzierży. Bardzo chciałbym poznać genezę tego, dlaczego drogowskaz coś takiego potrzebuje. Być może jest to broń wyjątkowa. Właśnie dlatego. Wielki, potężny Viego w Shurimie. Nasi bohaterowie stwierdzają, że przecież i tak się nie uda, ale i tak idą z nim walczyć. Ma to sens. I mówiliśmy o grafikach z Noxusu. Ciekawe, co nie? Jak to tak ta Shurima tutaj się mocno wbija? Otóż w samym Imperium mamy podobną sytuację. Niby jesteśmy w Marwi, ale w tle mamy grafikę z innego miasta. Na Shramę, dawnej stolicy Shurimy, z repliką słonecznego dysku. Na początku myślałem, że przesadziłem, że przecież to po prostu podobieństwo architektury szurimiańskiej. Ale nie. W tle dysk. Te same wieże, nawet ten sam stragan. I w komiksie odnośnie Shurimy temat został tak ogromnie spłycony, że nawet nie będę tutaj tego omawiał. Stary strażnik na Shadow Eyes. To nie tak, że nikt żywy nie przeżyje tam długo. To nie tak, że mgła chłonie każdą żywą istotę. Że na przykład Yorick i naprawdę przez tego starego strażnika, przez tego dziada, Yorick strasznie traci na swojej wyjątkowości. Bo ten przeżył tylko ze względu na resztki wód życia na jego szyi. A stary dziad żył tam sobie latami. Tak o, po prostu. Nie no, luzik, spoko. Skoro już nawet założymy, że owy starszy Sentinel przeżył, jaka była jego rola? Doglądał tam wszystkiego, tak jak mówił. No okej, doglądam i rozumiem, że był bliski pokonania Viego, tak? No bo zupełnie nie rozumiem celu pojawienia się tego strażnika. On doglądał tam, okej, ale co on tam robił? No nic nie zrobił. No doglądał i co z tego? A propos Yorika, ten przecież zbierał armię guli na walkę z Viego, a później w tej walce swoją drogą nie uczestniczył, a jego armia w evencie nie istnieje. A i ten Yorick, tak bardzo chciałem, żeby ten bohater się pojawił razem z Maokajem, to ja już wolę tego nieobecnego Maokaja. Bo Yorick tak po prostu oddaje strażnikom wodę życia. Jedyną rzecz, która trzyma go przy życiu. I mgła chce go za wszelką cenę dorwać i w chwili, gdy pozbyłby się tej fiolki, zginąłby od razu od Maidenowej, która cały czas stara się namówić go do dołączenia do Harwing. I mówiłem o tym już w materiale, kim jest Yorick. Generalnie fajniej, wiedzieliśmy to nieco szybciej dzięki interakcjom Gwen, że Maidenowa może mieć w sobie fragment duszy Izolt. Ale tutaj jest przedstawiona jako ona, jedna pojedyncza dusza. Czym dokładnie Maidenowa jest? Jest to zwieńczenie tysięcy nieumarłych dusz, które tworzą pelerynę z czarnej mgły na plecach Yorika. I oni, czyli te dusze, mają swoje własne głosy i dość często z Yorickiem rozmawiają. Dlatego przedstawienie Maiden jest tutaj jedną z najgorszych rzeczy, jakie pojawiły się w tym evencie. I Yorick, naprawdę Yorika wolałbym już w tym evencie nie oglądać. No właśnie, Yorick nie idzie walczyć z Viego. Tak o, sobie został. Po prostu. No i swoją drogą, gdzie jest Maokai?
No gdzie? Wyspa Viego. Jorik wysłał gulę w głąb wyspy, aby zebrać informacje o zniszczonym królu. Mieliśmy udać się w głąb, ale jakoś tak płyniemy na pojedynczą wyspę. Wygląda na to, że Viego nie był królem wysp cienia, a tylko swojej wysepki, centralnie położonej co prawda. Ale jednak, ja myślałem, że całe Shadow Isles są spaczone. Ale co ja tam wiem? W cinematiku Akshan cały czas jest widoczny, walczy z Viego, a w noweli nawet przecież Lucian zaznacza, że się wymknął i strażnicy nie wiedzą, gdzie jest. No i oczywiście brak Diany, Olafa, Ireli, Riven, Vex, Mewki, Karmy, Dravena, Szywany, Des i Addy. W visual noveli z kolei na początku nie ma Panteona. Wszystkie postacie albo wychodzą, albo wchodzą. Nie wiesz, kogo zastaniesz w kolejnym elemencie eventu. Łuk. Łuk. Jest jakiś strażnik, który ma łuk. Gdy Viego gada, a później ma walczyć ze strażnikami, przywdziewa poniekąd swoją taką bardziej prawdziwą formę, która jest widoczna chociażby na jego recallu w grze. Taka bardziej badosowa forma, bym powiedział. Co jest spoko, ale tego nie ma w cinematiku na przykład. Dlaczego? Kolejny błąd cinematika. To Ada i Des wzięły Senne do Kamavoru, a nie Viego. I Maiden również walczy z Viego. Manifestacja tysięcy nieumarłych dusz, będąca częścią czarnej mgły na usługach Viego, ma z nim walczyć. Ma to bardzo dużo sensu. Naprawdę, bardzo. Viego jest potężnym bohaterem, okej, ale nic nie wiemy o jego możliwości otwierania portali do innych miejsc. Idąc dalej, niektórzy zauważyli, że Vex w teorii też nie powinna tego robić. Jest przecież powiedziane, że Yordle używają portali, a książka Wrót Nory, której używa Yumi, jest wyjątkowa pod tym kątem, że magiczna kotka nie podlega tym ograniczeniom, ale po pierwsze może to być rozszerzone przy Vex. To sam cień Vex staje się portalem, a nie otwiera go Viego, tak jak w cinematiku. I tutaj jest to raczej pewna nieścisłość, której totalnie szczerze nie jestem pewny i jest to nieścisłość w mojej głowie, co bardzo chciałbym wyjaśnić. Otóż Kamavor, zarówno w cinematiku, jak i w noweli, nie jest zrujnowany. Ale powiedziane jest przy jednej z kart w karciance, że setki lat minęły i wiele stworzeń zostało spaczonych. W tym smoki Kamavoru, których, z tego co wiemy, nie było na Shadow Isles. Ale ja wiem, to jest żaden dowód. Dałbym sobie rękę uciąć, że gdzieś widziałem informację, że Kamavor również został zrujnowany, ale nie mogłem jej znaleźć i tak szukałem i znalazłem fragment związany z Viego, który po polsku może jakoś hardkorowo nie brzmi i na nic nie wskazuje, ale po angielsku zmieniony przez cień czy wypaczony stary kraj Viego, to może być tylko Kamavor. Być może się tutaj mylę, ale czy Kamavor również nie powinien być zrujnowany? Idźmy dalej. Gdy Viego i cała reszta ekipy wchodzi do portalu, ten powinien się w cinematiku zamknąć. I znów trochę się czepiam, bo według noweli jesteśmy w starym pałacu i ogarnąłem to dopiero, gdy obejrzałem cinematik, który w tej materii akurat jest prawdziwy i w ogóle nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Myślałem, że rzeczywiście jesteśmy sobie na pięknej, kolorowej polanie. Świeżak przeżywa atak zniszczonego króla i nie zostaje zrujnowany. Są takie początki jego zrujnowania, ale czy został on na pewno zrujnowany? Bo tego nie wiemy. Tak fajny wątek został momentalnie ucięty. Skoro MFK czy Panteona tak szybko ogarnęło zrujnowanie, jak to się stało, że tutaj nie ma nic odnośnie ruind Rukiego? Oczywiście Akshan wchodzi w Kamavorze inaczej w cinematiku i inaczej w noweli. Również różnica, czytaj bardziej, nieścisłość. W cinematiku Viego po raz drugi wyciąga duszę z Senny, a mówił, że ta sama musi ją oddać. Więc jak to się dzieje? Zapomniał? A może tutaj Senna sama mu tą duszę daje? To po co Viego tak się napinasz? Wiemy, że Vex nie lubi napinaczy. I dalej, jak wiemy wcześniej, Gwen była lalką i została ożywiona przez to, że fragment duszy jej stwórczyni wszedł w nią i przywołał ją do życia. Skoro Akshan zabił Izolt i wskrzesił Sennę i Gwen, przy Sennie okej, bo ta miała przecież swoją własną duszę, ale Gwen żyła tylko dzięki temu fragmentowi. Dlaczego w takim razie wraz z Senną ożyła i żyje? Sama wspomina, że kim będzie bez Izolt? No właśnie, Gwen bez Izolt była tylko lalką. Przydałoby się jakieś wyjaśnienie, czy może Gwen wytworzyła swoją własną duszę.
Być może Izold za swojego życia przelała tyle miłości na swoją lalkę, że ta teraz może żyć bez fragmentu jej duszy. Nie mam pojęcia, a chciałbym naprawdę wiedzieć, dlaczego tak się stało. Pantheon i jego prestiżowa edycja, czyli Ascended Pantheon. To mnie dopiero ciekawi, moi mili. Gdy wychodziły skiny związane z eventem, Riot mówił: hej gracze, zrobiliśmy dla was kanoniczne skiny zgodne z fabułą League of Legends. Natomiast kilkanaście dni temu, jeden z Rioterów, i to nie byle jaki, bo senior od fabuły, napisał, że skiny prestiżowe są na zasadzie a co by było gdyby, i wyniesiony Pantheon jest niekanoniczny, a pokazuje jego alternatywny wygląd. I okej, zacząłem się zastanawiać, bo z całym szacunkiem, brzmiało to dla mnie jak tłumaczenie. Na początku, jak taka wiedza, że gracze mogą się do tego przyczepić w cinematiku. I się przyczepiają. I zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, że wszystkie skiny prestiżowe przedstawiają kwestię, a co by było gdyby. Bo po pierwsze, Ascended Pantheon, jak po lorowym znaczeniu skinów posortujemy, to jednak występuje, tak jak inne skiny prestiżowe. No i po Bożemu nie powinien tam być, ale ja się zgadzam, że chodzi tutaj bardziej o to, że te skórki są częścią linii skinów i nie powinny stamtąd wylecieć. Chociaż posortowanie skinów zawsze było takim przypisaniem ich do danego uniwersum. Dlaczego tutaj jest taka nieścisłość? Rozumiem, że to może być pierdoła, jakich jest dużo. Ale zacząłem przeglądać sobie skiny. KDA Ahri, Akali, Evelynn czy Kai'Sa są ubrane na swoich prestiżowych skinach na złoto, gdyż są to specjalne stroje za nagrody w tym uniwersum, specjalne stroje zaprojektowane na Pop Music Awards, gdyż zespół KDA totalnie rozniósł świat muzyczny. I nie brzmi to jak alternatywna prezentacja. Dalej weźmy prestiżową projektową Irelię, która nie jest przyszłym stanem bohaterki mówiącym a co by było gdyby, a przeszłym. W jej lore jest wyraźnie napisane, że są momenty, gdy Irelia wspomina, jak nie była tak zwanym outcastem. W świecie Coven, Coven LeBlanc straciła życie. Elderwood LeBlanc to Sylvan the Conjurer. A prestiżowa Coven LeBlanca, co było już sugerowane interakcjami postaci ze świata Coven, że jest to wskrzeszona przez siostry Sabbatu LeBlanc. I ostatnia, dla przykładu, Star Guardian Soraka, której historia stanowi kontynuację tego świata, gdzie Zaya została oczyszczona z mrocznych mocy, a w te mroczne moce w pełni zatracił się Rakan i jego uratowanie jest teraz celem Star Guardianów. Jak widzicie, nie do końca jest tak, że skiny prestiżowe pokazują, a co by było gdyby. Oczywiście mogę się tutaj mylić. Ja się zgadzam, że Pantheon jest jedynym prestiżowym skinem w nominalnym świecie ligi, jedynym prestiżem w tym głównym uniwersum. Ale szczerze, brzmi to naprawdę jak tłumaczenie na siłę. Dlaczego? Bo jeżeli już coś tłumaczymy dla graczy pod kątem kanonu League of Legends, wydaje mi się, że zaznaczenie, że jednak dotyczy to tylko prestiżowych skinów w głównym uniwersum League of Legends, jest jednak dość kluczową różnicą, prawda? Bo jeżeli dobrze zrozumiałem, czy to nie godzi teraz w każde inne uniwersum ligolegendowe? Powiem wam dlaczego. W lidze mamy około 50 alternatywnych światów. Ten główny, gdzie było zrujnowanie, to jest ten główny, podstawowy. I w tym momencie to tłumaczenie prestiżowych skinów brzmi, jakby to były alternatywne linie czasu. W tym momencie Riot Games chcecie nam powiedzieć, że mamy 50 równoległych wszechświatów. I tam, gdzie są prestiżowe skiny, są jeszcze alternatywne linie czasu? Że prestiżowe skiny, mając często opisy zgodne z fabułą świata i nawet jakby postacie na prestiżowych skinach biorą udział w kształtowaniu tych wydarzeń, to jest to jednak niekanoniczne i opisuje to zupełnie coś innego? Przepraszam, ale do mnie to nie przemawia. Bo tak samo było w karciance. Jeżeli kojarzycie postać imieniem Citria, to jakiś czas temu pojawiła się w takiej przyszłej wersji, która pokazywała ją jako dowódczynię sił powietrznych Demacji. Ale grafiki prezentowane w karciance nie były zgodne z chronologią wydarzeń ligolegendowych. I czego się później dowiedzieliśmy? Przedstawia to inną linię czasu. I żeby nie było, że ten tutaj punkcik tak był wrzucony na siłę, to błędem w nim jest to, że w evencie Pantheon wrócił do swojej postaci, a w cinematiku nie. Po czym swoją drogą w ogóle zniknął. Rozumiem, że może nie było czasu, żeby go pokazać. Albo bardziej może chodziło o to, żeby nie robić kolejnego modelu. No ale brak. A odnośnie postrzegania wyniesionego Pantheona,
To już wam zostawiam do rozsądzenia. Teraz temat również bardzo często podnoszony. Okej, trash jest potężny i okej, może mógłby tak odrzucić wszystkich naraz, żądając duszy. Ale nie wydaje się wam to już dziwne, że takie postacie jak Olaf czy Atreus tak stali ze strachu przed trashem, nie chcąc nawet spróbować z nim walki? Olaf, który mógłby spotkać godnego przeciwnika, czy Atreus, tępiciel wszystkiego, co zbyt potężne i może siać zagładę. Dziwne, nie? I skoro widmowe więzienie jest więzieniem dla duszy, jak wiemy, Thresh, zabijając Senne, wziął tylko jej duszę, a pistolet i ciało pozostało, tak jakim cudem świeżak zabrał drogowskaz, który trzymało jego ciało, nie dusza? Jakim cudem zabrał go do widmowego więzienia i tam go odpalił? Czy on się wskrzesił tym drogowskazem, powrócił i przeniósł wszystkich do kwatery? Dlaczego jest tu napisane, że był już w latarni? To nie można było powiedzieć, nie wiem, ostatkiem sił świeżak naciska spust drogowskazu? I świeżak nie przeniósł odrujnowanych postaci do kwatery strażników. Ci tak o zostali sobie na Shadow Isles, tak po prostu. Te postacie zostały, ale Thresh nie. Thresh został również przeniesiony i to nie razem z nimi, a stał sobie wiele metrów, może nawet dziesiątek metrów dalej. Ciekawe. Senna wyrywa mgłę z Viego. Jak? Dlaczego? Jakim cudem? Viego przestał być królem Shadow Isles i stał się zwykłym randomem. Rozumiem, strzał z rozgrzeszacza Akshana w Izolt zerwał mu koronę, zasklepił mu w pewien sposób dziurę po sercu, z której wylewała się czarna mgła. Okej, ale Viego naprawdę stał się zwykłym randomem, że Senna mogła tak zrobić w cinematiku? Wiele osób się nad tym zastanawia. Z tego co wiem, odpowiedzi brak. Dlaczego Senna tak zrobiła? O co w tym chodzi? O ile jestem w stanie zrozumieć brak Karthusa, tak najważniejszy rycerz, prawa ręka Viego, w opowiadaniu oczywiście pojawia się w Demacji. I tyle? Koniec? Taka była rola najważniejszej osoby przy Viego? Nie bronił, nie pomagał on w żaden sposób swojemu królowi? Rozumiem, że przy okazji Kalista zapomniała o zdradzie Hekarima i o wszystkim innym i pojechała sobie na wakacje. Ale żeby z Hekarimem? Według ostatniej części komiksu ze Zrujnowania, ślubowanie i dołączenie Strażników Światła ma miejsce dopiero przed wyprawą na Wyspy Cienia. Rozumiem, że wcześniej broń strażników czy ich tytuły, według oczywiście komiksu, nie miały żadnego znaczenia. Według, jak zakładamy, kanonicznej wersji z klienta, co region, co pozyskanie nowego strażnika, ci ślubowali, aby do zakonu dołączyć. W komiksie jest zupełnie inaczej. No właśnie. Ten komiks, dopiero na Shadow Isles, Viego wyjawia genezę fragmentów duszy Izolt, jak wiemy, zrobił to dużo wcześniej. Jak zostaje pokonany Viego w komiksie? No cóż, nie strzela w niego Akshan, Gwen go nie więzi, a robi to Izolt. Dalej według komiksu to Izolt przeniosła Viego do Kamavoru i tam uwięziła go jakąś mocą światła. Tutaj w ogóle mamy prezentację, że Izolt mówi, iż Viego będzie pokonany przez jej uświęconą mgłę i tak jakby to Senna, strzelając ze swojego działa, strzeliła tą mgłą, co jest dość dziwne. I nagle Viego zostaje uwięziony. Brak portalu, brak strzelenia Akshana w Izolt, nic. Po prostu. Viego jest uwięziony. Koniec. I do tego jeszcze Senna nie umiera. Tak jak już kiedyś wspominałem, wydaje mi się, że według założeń Riot Games jednym z bardzo ważnych typów odbiorców Wild Rifta jest młody gracz. I komiks jest oparty o historię z mobilnej ligi, ale powtórzę jeszcze raz. Po co zatem ten komiks jest w zbiorze uniwersum i po co tworzyć tak różne od siebie historie, gdzie w tej z komiksu Senna nie umiera. No i po raz kolejny okazuje się, że miłość jest najpotężniejsza, bo realnie strażnicy nie kończą walki z nieumarłymi. Przecież został jeszcze Thresh i Wyspy Cienia. No nie kończą. Jeżeli myślicie, że zakończenie eventu było zbyt cukierkowe, w komiksie kończy się to faktem, jakby Senna i Lucian mieli to wszystko olać i udać się w podróż w stronę zachodzącego słońca. Vayne w komiksie paradoksalnie jest lepiej pokazana niż w noweli, ta również ma ochotę pozbyć się Akshana, uważając go za zagrożenie, a Riven mówi, że spokojnie, Akshan jest niegroźny. Jak widzimy w komiksie, przy boku Viego walczy tylko i wyłącznie Thresh. Nie ma MF-ki, nie ma Karmy, nie ma Panteona, nikogo.
A tak swoją drogą, w komiksie to brakuje tylu postaci, że masakra. I na koniec, moim zdaniem coś, co naprawdę, naprawdę, naprawdę Riot powinien wyjaśnić prędzej niż później. Skoro mgła i całe zrujnowanie miało zasięg na całą Runeterrę, na wszystkie praktycznie regiony i prawdopodobnie zabiło setki, tysiące, dziesiątki tysięcy osób i istot. Co się z nimi stało? Jaki ma to wpływ na regiony? Na politykę regionów? Na całą Runeterrę? Myślę, że jest to jednak dość istotne wydarzenie. To nie jest pojawienie się Teemo w jakiejś knajpie w Bendle City. To był praktycznie kataklizm, nadchodząca apokalipsa z nieumarłymi. Dlaczego? Nie wiemy nic, co stało się dalej. Pewnie będzie to rozwinięte, ale moim zdaniem ten wątek powinien się od razu pojawić, żeby nadać tor, nadać kierunek tym wydarzeniom. Niestety, nic takiego nie ma. Kochani, to była bardzo długa przeprawa. Nie chciałem tego dzielić na odcinki, bo przez następny tydzień musiałbym codziennie wypuszczać po jeden odcinek z błędami. Wolałem zrobić to w jednym konkretnym miejscu. Również nie wszystko to są błędy, tak jak mówiłem, tych błędów mógłbym niektórych nie brać pod uwagę, a niektóre mógłbym rozbić nawet na kilkanaście innych. Ale nie chciałem tego robić. Zrobiłem sobie taki zbiór, stwierdziłem, myślę, że tak będzie ok i tyle. Mam nadzieję, że nigdy więcej takiego materiału nie będę musiał robić. Mam nadzieję, że ktoś z Was do końca tutaj dotrwał. Pięknie Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.